Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 42 lata temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 roku, Polacy obudzili się w innej rzeczywistości niż ta, w której poprzedniego dnia zasypiali. Noc dla wielu działaczy opozycji nie należała do spokojnych. Wielu z nich zostało aresztowanych, wywiezionych do miejsc internowania, a ich rodziny nie wiedziały niczego o ich losie. Pierwszy komunikat o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce podało o 6 rano Polskie Radio. Było to słynne przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, które wkrótce też pojawiło się na antenie telewizyjnej. Wyłączona komunikacja telefoniczna, cenzura korespondencji, godzina policyjna, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięte granice i lotniska, wstrzymane wydawanie prasy i zamknięte szkoły oraz uczelnie. Na ulicach wielu polskich miast pojawiły się czołgi, uzbrojone wojsko. Wolność straciło podczas najczarniejszych dni ponad 10 tysięcy opozycjonistów wywodzących się z NSZZ Solidarność, ale były też ofiary śmiertelne. Wśród nich między innymi 9 górników z kopalni Wujek. Stan wojenny został wprawdzie zawieszony z końcem 1982 roku, ale z polskiej rzeczywistości dnia codziennego zniknął dopiero 22 lipca 1983 roku. Miesiąc po drugiej pielgrzymce papieża Polaka, której hasłem przewodnim było niezwykle wymowne wówczas zdanie: pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Historycy wciąż nie ustalili ponad wszelką wątpliwość, jakie fakty zdecydowały o wydarzeniach 13 grudnia 81 roku, ale jeden z najwybitniejszych współczesnych historyków, Norman Davis, pod koniec drugiego tysiąclecia uznał wprowadzenie stanu wojennego w Polsce za najdoskonalszy zamach wojskowy w historii nowożytnej Europy.